Dzień dobry, witam wszystkich jak najserdeczniej we wtorek 11 kwietnia 2023 roku. Czołem strażacy, witając wszystkich w pierwszy poświąteczny wtorek, pragnę uczynić to hasłami dzisiejszego dnia, które proponuje broszurka z Biblią na co dzień, a są to słowa wyjęte z Psalmu 91, gdzie w 9 wierszu czytam. Pan jest ucieczką Twoją. Zaś apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 1 rozdziale i 5 wierszu powiada. Jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Panie i Boże, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych i spraw, byśmy byli wykonawcami Twojej prawdy. Amen. Umiłowani w Panu, skończył się piękny, pogodny, świąteczny, wielkanocny czas. Chociaż nie było takiej aury pogodowej, jak, o jakiej żeśmy marzyli, to jednak był to czas piękny, cudowny. Był to czas, który mogliśmy spędzić w kręgu najbliższych, mogliśmy wspólnie z braćmi, siostrami zanucić niejedną piękną, nabożną, wielkanocną pieśń. Mogliśmy złożyć sobie życzenia. I właściwie w tym czasie zapomnieliśmy o tym wszystkim, co staje się i jest naszą troską, problemem, co jest naszą codziennością. Dziś powracamy, ktoś powiada, do okrutnej rzeczywistości. Rzeczywistości pełnej lęku, pełnej niepewności, ale także nienawiści, złości i uszczypliwości. I czasem czujemy się zagubieni. Nie wiemy, co począć, co zrobić, jak się zachować, co powiedzieć. Co ja mam zrobić, kiedy na moich barkach taki ciężki krzyż doświadczeń, krzyż bólu, cierpienia. Czasem może jestem sam i chciałbym krzyknąć tak jak starotestamentowy cierpiętnik, jak Hiob: Panie, jak długo jeszcze? Ale tutaj na mojej drodze staje On, wszechmogący, dobrotliwy Bóg. Przypomnij sobie uczniów, którzy po wydarzeniach Wielkiego Tygodnia uciekali, byli w drodze do Emaus i nagle obok nich wędrował zmartwychwstały, żywy Jezus Chrystus. Ich serce mocniej zabiło. Czuli się pewnie i bezpiecznie, że jest z nimi Ten, który powiada do nich: pokój, pokój wam. Tak, ten zmartwychwstały Jezus Chrystus jest naszą ucieczką. On jest naszym schronieniem, On jest naszym wzmocnieniem. On idzie obok nas i wyciąga do Ciebie i do mnie swoją rękę, aby mocno i pewnie uchwycić i prowadzić drogą życia. On nie mówi, że będzie to droga pełna płatków róż. On nie mówi, że będzie to droga pełna kwiecia. Czasem będzie to droga stroma, wyboista. Czasem będą na tej drodze kolce. Czasem będą płynęły łzy, łzy bólu, żalu, goryczy. Czasem będziemy czuli się bezsilni i będziemy rozkładali tylko ręce, mówiąc, że już dalej nic nie możemy. Ale nie jesteśmy sami. Jest z nami On, Jezus Chrystus, który powiada poprzez apostoła narodów, apostoła Pawła, jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Tak, Chrystusowa pociecha. Czy wiesz, co to znaczy? To znaczy, że ten Jezus Chrystus jest blisko Ciebie. I On powiada do Ciebie i do mnie: ja kocham Cię, moim jesteś. Jam Cię odkupił, jam Cię pozyskał. Nie zostawię Cię, ale przyjdę i podeprę prawicą mojej sprawiedliwości. Potem powiada: mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję.
Niech się nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Tak, potrzeba nam Boga, ale potrzeba nam ufności. Ufności, że jest z nami ten, który wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Że jest z nami żywy, zmartwychwstały Jezus Chrystus. On jest twoją i moją ucieczką. Dlatego życzę wam w tym dzisiejszym, pierwszym poświątecznym dniu bliskości Jezusa Chrystusa. Doświadczajcie Go i bądźcie pewni, że jeśli On jest z wami, nikt nie będzie przeciwko wam. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Życzę błogosławionego, dobrego dnia, strażacy dobrej służby. Ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Pozostańcie z Bogiem.